jeżeli będzie sojusz Kukiza z PiS-em, to istnieje ryzyko, że przy braku mobilizacji opozycji to weto może zostać odrzucone, czyli do nas, do opozycji, to jest olbrzymi sygnał do tego, żebyśmy się pilnowali, żebyśmy byli w każdej chwili gotowi przerwać urlopy i pojawić się w Sejmie, gdyby doszło do sytuacji, że znienacka PiS chciałby to weto odrzucić. Przypomnę, to jest 3/5, w związku z tym wystarczy cały PiS, Kukiz 15 i paru niezrzeszonych posłów, żeby to weto odrzucić. Czyli potrzebna jest totalna mobilizacja opozycji. Ważna jest presja na prezydenta Andrzeja Dudę, żeby zawetował tą trzecią ustawę. Z wypowiedzi się słychać, że tego weta nie będzie. Ta presja musi być, bo ona psuje polskie sądownictwo. I trzecia rzecz jest taka, wyciągnijmy pozytywne wnioski z tego ruchu społecznego, który miał miejsce. To pokazuje, że razem, ponad podziałami, możemy znacznie więcej. Możemy zatrzymać tą złą władzę, możemy zatrzymać ten rząd zła. Jeszcze, jeżeli będą robili takie rzeczy jak dotychczas, albo będą szli dalej, to uważam, że jak nas wyjdzie milion, to możemy doprowadzić ewentualnie do przyspieszonych wyborów. Ale musi być na milion Polaków na ulicach, musimy pokazać siłę. Pokazaliśmy sprzeciw, ale to jeszcze nie jest siła, która byłaby w stanie przestraszyć PiS. Mi się wydaje, że prezydent przestraszył się protestów i prezydent przestraszył się na poważnie Trybunału Stanu. Wydaje mi się, że to są dwa elementy, które spowodowały ten głos. To nie jest, nie sądzę, aby to była kalkulacja polityczna. Sądzę raczej, że to była decyzja podyktowana strachem przed społeczeństwem i strachem przed Trybunałem Stanu. Żebyśmy też nie popadali w euforię. Tego dnia przyjęto serię bardzo złych ustaw w parlamencie. To było prawo wodne, które podwyższa stawki wody dla wszystkich Polaków. To jest ustawa, która tak naprawdę ogranicza działanie organizacji pozarządowych w sposób istotny. I to wszystko było tego samego dnia. Odrzucono referendum edukacyjne, po którym się podpisało milion Polaków. To było tego dnia, w którym przegłosowano ustawę o likwidacji Sądu Najwyższego. Innymi słowy, sprawie jest cała masa. Miejmy świadomość tego, że to protest pokazał w całej Polsce, że razem ponad podziałami możemy więcej. Apel do wszystkich jest taki, że jak walczymy z PiS-em w takich sprawach, to nie szukajmy tego, co nas dzieli, ale szukajmy tego, co nas łączy.